sprawdza odpowiednio palcem, czy jest wystarczająco ciepły wosk i następnie nam ten wosk przystępuje. Prawda? I to może być w różnym rodzaju, jeśli to ma ułożyć się w odpowiedni wzór, stempel obok stempla, stempel obok stempla. Dlatego powiedziałem, że jest to prawie maszynowa robota. Prawda? Co się z tym dalej dzieje? Idziemy dalej. Na kartce warstwa zastygłego wosku tworzy wzór, ale można najpierw wzór naszkicować na przykład ołówkiem i pokryć go rozgrzanym woskiem przy pomocy pędzelka czy patyczka. Po kolei się nakłada, a następnie w podgrzewanych kadziach wosk się rozpuszcza, zbiera się go z powrotem. Jest on po prostu do powtórnego użycia. Tutaj są już do płukania rzeczy, ale farbuje się tutaj. Tam jest farba, pod którą się kiedyś paliło ognisko. Teraz to może być całkiem inaczej ogrzewane. Tam się właśnie pozbywamy z materiału tego. Bardzo rzadko się zdarza, że ten maszynowy batik robi się na silikonie. Albo jest to jedynie bawełna, albo bawełna z dodatkiem. Reasumując, wzory na tkaninie lub skórze uzyskuje się przez pokrywanie jej gorącym woskiem. Używa się do tego pędzla, patyczka, szpatułki albo tiantingu, przyrządu do malowania na tkaninach. Można też użyć specjalnego stempla, co widzieliśmy przed chwilą. Następnie tkaninę lub skórę zanurza się koniecznie w zimnej kąpieli barwiącej, żeby nie rozpuścić wosku. Miejsca pokryte woskiem pozostają niezabarwione. Po wysuszeniu można nałożyć kolejną woskową fazę wzoru i ponownie barwić w ciemniejszym od poprzedniego barwnika. Czynność tę powtarza się wielokrotnie. Po wykonaniu projektowanego wzoru tkaninę lub skórę zanurza się w gorącej kąpieli, aby odzyskać wosk, a po wysuszeniu prasuje się przez papier. Nakładanie wzorów metodą batiku było również stosowane w Polsce w okresie międzywojennym. Malowano tą metodą materiały, ale również meble. Można je jeszcze zobaczyć w kaszubskich skansenach. Po wojnie batik został zapomniany, jedynie sporadycznie wykorzystują tą metodę artyści do wykonywania niepowtarzalnych wzorów, bo podobno nie da się wykonać tą metodą dwóch identycznych prac. Prawie, jeśli ktoś szybko chciałby sobie zrobić modelki z batiku, to też jest taka możliwość. Nie będzie ten marek przyznał. Taki model. Tak. Nie, tak. Bo jeszcze to zostaje. Wizyta w wytwórni batiku ma swój finał w sklepie i choć jest tu dużo kolorowych wzorów, nie zauważyłem tłoku przy kasie. Jednym słowem, nie ten gust, nie ten asortyment. A przed sklepem miły kącik wypoczynkowy z kolorowymi karpiami koi i pięknymi kwiatami. Tym razem to nie batik, to natura. Przenosimy się do Harto Suchardzio,
miejsca, gdzie powstają śliczne, srebrne i złote wyroby cudeńka. Harto Suchardzio to sieć wytwórców wyrobów ze srebra z wielowiekową tradycją zlokalizowanych w zabytkowej dzielnicy Yogyakarty Kotagedhe. Naszą wizytę zaczynamy w warsztacie, w którym z cienkich srebrnych drucików owijanych jeszcze cieńszym drucikiem na tym urządzeniu powstają listki, kapelusze, postacie, jednym słowem elementy srebrnych wytworów. Wydawałoby się, że wymaga to skomplikowanych urządzeń i dużego oprzyrządowania. Tymczasem to, czym posługują się robotnicy, szokuje swoją prostotą. Koło rowerowe, bez opony, nożyczki, penseta to technicznie najbardziej zaawansowane przyrządy. Dla tych, którzy dawno uczyli się fizyki lub nie, dodam, że to tak zwane maszyny proste. A dalej będzie jeszcze ciekawiej. Szczoteczka do mycia zębów i stalowy szpikulec. To budzi podziw dla manualnych zdolności robotników, a właściwie artystów, dla ich cierpliwości i wyobraźni. Większość z nas tymi, w cudzysłowie, narzędziami zrobiłoby to, co nimi zwykle robi w domu. I do głowy by nam nie przyszło, żeby wykonywać nimi to, co za chwilę zobaczymy na sklepowych półkach. Zobaczcie, jaki owoc mają, który wytwarza mydło i tym właśnie myją każdy produkt. Każdy produkt po kolei. Polerują, wtedy się błyszczy fajnie. Teraz nam pokażę. Kapelusze tutaj. Nasiona wytwarzające pianę nazywają się bankulami i pochodzą z owoców drzewa tung molukański. Mają wszechstronne zastosowanie lecznicze, na choroby dermatologiczne, magiczne, bo odstraszają demony, kulinarne, bo wytwarza się z nich olej bankulowy, a nawet mierzono nimi czas. Jedno nasiono pali się kwadrans. Syzyfowa praca, prawda? Tego żadna maszyna nie zrobi. No. Z hali produkcyjnej przyszliśmy do sklepu. Tu zobaczymy, co można wytworzyć domowym sposobem, bo przecież widziane przez nas oprzyrządowanie jest w każdym domu. To, co teraz oglądamy, to odlewy i właściwie poza tym, że ładnie ślusarsko wykończone, to trudno cokolwiek o nich powiedzieć. Statuetki leżącego Buddy, pająki, kury, żółwie, etc. Ale już te, które zobaczymy dalej i przypomnimy sobie, przy pomocy jakich narzędzi były one wykonywane, to nie ma co, czapki z głów. Thank you.
Wydaje mi się, że dźwięki, które nam w sklepie towarzyszą, są kompozycją rodem z sali koncertowej sułtańskiego gamelanu. Są nie mniej dokuczliwe i też bez linii melodycznej. Pozytywka emitująca dźwięki być może podkreśla wysoką kategorię sklepu i jego wyrobów. Jest jak gamelan w pałacu sułtana. Powstanie i rozwój rzemiosła związanego z wyrobami ze srebra i złota ma swoje korzenie w XVI wieku, w czasach powstania na jawie islamskiego państwa Mataram. Król i jego liczna rodzina, setki nałożnic, dworzanie, dostojnicy z rodzinami ulegali płynącej z pałacu i wielkiego meczetu modzie używania biżuterii i wykwintnych wyrobów ze srebra. To nakręcało koniunkturę. Szczególnie za panowania króla Pamenbahana VIII i sułtana Hamenkupasa rzemiosło w dzielnicy Kotage rozwinęło się na masową skalę, a jego wyroby zaczęły zdobywać światowe rynki. Po panowaniu Jawy przez Holendrów poziom wyrobów znacznie zyskał, zasilony europejską technologią. Warsztaty produkujące wyroby ze srebra powstawały jak grzyby po deszczu. Również dzisiaj wokół rynku Kotage jest wiele zakładów i sklepów srebrników. Niektóre wzory dawnych srebrników wykonywane dla króla i dworskiej świty można rozpoznać i dzisiaj. Delikatne karoce ze srebra i złota ciągnione przez zaprzęg koni, statek pod pełnymi żaglami, kielichy do wina, lichtarze. Można by godzinami chodzić i podziwiać misternie wykonane figurki, zwierzęta, biżuterię i przeróżne ozdoby. Thank you.
Każdy szanujący się jawański sklep jak ten ma na dziedzińcu miejsce, w którym w miłym otoczeniu można odpocząć po zakupach. Przy Harto Suhardio miłą atmosferę tworzą stolczyki przymocowane drutami do drzew. Wysoka wilgotność powietrza całkowicie wystarczy im do wegetacji i kwitnienia. Znalazłem tu pięknego pająka. Na odwłoku ma zapewne odstraszający rysunek kociego pyszczka. Nie wiem, czy jest jadowity, więc na wszelki wypadek nie będę go niepokoił. Ten koci pyszczek odstraszy i oszuka niejednego ptaszka.